Piotr Lisiewicz, program W Punkt trwa wieczór w telewizji Republika. Premier Mateusz Morawiecki w Gruzji. Po Kijowie Gruzja, to bardzo symboliczne. Premier Mateusz Morawiecki zmęczony, ale zadowolony z tego, że udaje się tę politykę Lecha Kaczyńskiego kontynuować. Pan minister Mariusz, pan ambasador Mariusz Maszkiewicz jest z nami w Tbilisi. Panie ambasadorze, jak to przebiegło? Jak odbierają to, co stało się Gruzini? Witam, dobry wieczór. Witam z nad Morza Czarnego. Jestem w Batumi w tej chwili w hotelu. Kilka godzin temu zakończyły się uroczystości pod pomnikiem, nowym pomnikiem odsłoniętym na bulwarze w Batumi Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, który jest tutaj przede wszystkim bohaterem. Jest wielkim Polakiem, którego Gruzini zapamiętali przede wszystkim ze słynnego wystąpienia w Tbilisi 12 sierpnia 2008 roku. Premier Morawiecki dokonał ogromnego wysiłku. Jest to rzeczywiście niesamowite, bo dwa dni po wizycie w Kijowie przylatuje tutaj dosłownie na 3,5 godziny, aby uczestniczyć w tej uroczystości. Uroczystości wcześniej zaplanowanej bez niego i bez jego udziału przez samorządowców z Dolnego Śląska, przez środowisko wrocławskie. Ten pomnik jest wspólnym dziełem dwóch regionów, które współpracują ze sobą od lat. To jest Adżaria, którego stolicą jest Batumi, i Dolny Śląsk, który tutaj bardzo intensywnie współpracuje. I premier postanawia się dołączyć do tego i przy okazji połączyć tę swoją krótką wizytę z poważnymi politycznymi rozmowami ze swoim gruzińskim partnerem, z premierem Iraklim Garibaszwilim. Także to miało dwa wymiary. Pierwszy taki symboliczny, czyli nawiązanie do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, do tej dobrej pamięci, tej najlepszej pamięci kształtowania przez Polskę polityki w takim szerszym europejskim wymiarze, jego koncepcji włączenia do Europy, do tej rodziny europejskiej Gruzji, niezapominania o tych obrzeżach Europy i o ambicjach i o systemie wartości, które dla Gruzinów są ważne. To jest ten wymiar symboliczny. No i w praktyce wydaje mi się, że Polska jako przyjaciel i adwokat Gruzji w strukturach euroatlantyckich była trochę zaniepokojona tymi pogłoskami czy tą niepewnością w związku z różnymi informacjami napływającymi, że Gruzja się nie przyłącza do sankcji. Pan premier porozmawiał ponad godzinę z premierem Iraklim Garibaszwilim i mieliśmy tutaj bardzo mocne zapewnienie, że absolutnie nie, Gruzja jest po właściwej stronie, że sankcje są wspierane przez Gruzję i ta polityka rządu gruzińskiego będzie kontynuowana właśnie w tym kierunku. Pan premier mówił o wsparciu Polski dla euroatlantyckich aspiracji, euroatlantyckiej orientacji Gruzji. Co to może w praktyce oznaczać i co oznacza w tym szczególnym momencie w historii, kiedy trwa wojna na Ukrainie, kiedy trwa napaść Rosji na Ukrainę? Jak to może się zmienić? Jakie procesy mogą przy tej okazji przyspieszyć? Gruzini są doświadczeni wojnami. Czasem w Polsce nie zdajemy sobie z tego sprawy. To, co się działo w latach 90.
w pierwszej połowie lat 90. Naród wstrząsany poważnymi tragediami, tysiącami zabitych młodych ludzi w wojnie w Abchazji. Podział kraju, 20% Gruzji jest okupowane przez wojska rosyjskie. I 2014 rok, który też dla Gruzinów był ogromnym wstrząsem, czyli zabór części ziem ukraińskich. A Ukraińcy i Gruzini są w bardzo bliskich relacjach. Musimy sobie zdawać sprawę, że geograficznie to też jest bardzo blisko. Więc to wszystko bardzo mocno oddziałuje na Gruzję. To są też więzi rodzinne, polityczne, gospodarcze. I w związku z tym to, co się 3 tygodnie temu stało, agresja rosyjska na Ukrainę, bardzo poważnie wstrząsnęło tutaj sceną polityczną. Wszystko to nakłada się na bardzo poważną polaryzację wewnętrzną. Musimy sobie zdawać sprawę, że te podziały, które my mamy w Polsce i te emocje polityczne, to ja to nazywam no, przedszkolem w porównaniu do tego, co przeżywają Gruzini. Tu jest bardzo dużo poważnych problemów i na to wszystko te aspiracje euroatlantyckie, to poczucie, że jesteśmy w Europie, jest dla Gruzinów ogromnie ważne i wsparcie ze strony przyjaciół takich jak Polska jest dla nich ogromnie ważne. Każdy przyjazd prezydenta Andrzeja Dudy w ubiegłym roku na uroczystości niepodległości 26 maja, niepodległości państwa gruzińskiego, krótka wizyta 4 lutego w Tbilisi, teraz wizyta premiera, to ma bardzo duże znaczenie dla Gruzinów. I w pewnym sensie jest takim elementem łagodzącym spory, bo tu wszyscy od prawa do lewa, niezależnie od orientacji politycznej, przyznają, że Polska jest zawsze z nimi, Polska wspiera, pomaga. I nie tylko w takim wymiarze symbolicznym, ale również praktycznym, bo ogromna liczba turystów to są też dochody dla Gruzinów, dla skromnego budżetu wielu rodzin w wielu regionach Gruzji. Jesteśmy z Gruzinami i to pan premier podkreślał, że niezależnie od tego, jaka jest sytuacja wewnętrzna, polityczna, jesteśmy zawsze przy nich i pamiętamy o tym, że ich aspiracje są dla nas też ważnym elementem naszej europejskiej polityki. To paradoksalne, ale pomnik prezydenta Zelenskiego wcześniej stanął w Gruzji niż w Polsce. Tak to się rozgrywało. Oczywiście te podziały są i oczywiście Rosja stara się na wszelkie sposoby oddziaływać, ale tak wyglądała nasza historia. Jest taka anegdota, ale to jest prawda. W 2013 roku jedną z ostatnich wizyt za granicą składał ówczesny prezydent Michail Saakaszwili w Warszawie i spotykając się z prezydentem Komorowskim zapytał go, gdzie ja mogę złożyć kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, na co prezydent Komorowski zakłopotany powiedział, ale u nas nie ma pomnika prezydenta Kaczyńskiego, na co Michał Saakaszwili odpowiedział, a u nas w Tbilisi jest. Oni postawili pomnik Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. I to wiele mówi o tym, jak ta polityka prezydenta Lecha Kaczyńskiego, znana w wielu tych krajach leżących na wschód od nas, w krajach Międzymorza, jak tam była oceniana, co teraz może stać się z Międzymorzem z perspektywy Gruzji. Widzimy Rosję, która straszy kolejne kraje. Dzisiaj straszyła Bośnię i Hercegowinę, wcześniej państwa skandynawskie. Straszy Polskę. Jak to się może skończyć? Na Ukrainie widać, że Rosja sobie nie radzi z narodem ukraińskim, z armią ukraińską. Z perspektywy dłuższej, powiedzmy
na koniec, co to znaczy dla Moskwy, która chciała nad tymi dawnymi republikami Związku Sowieckiego dominować? Musimy sobie zdawać sprawę, że w Gruzji jest ciągle to poczucie zagrożenia. To są dywizje stacjonujące blisko Tbilisi, wojska rosyjskie, które są w Abchazji. Ciągła groźba, że zrobią nalot albo zaatakują infrastrukturę komunikacyjną, przetną kraj na pół. Gruzini mają to zagrożenie naprawdę bardzo blisko i ta obecność Europy, obecność świata euroatlantyckiego, organizacji euroatlantyckich jest dla nich ogromnie ważna. Polska jest dla nich zawsze wiernym przyjacielem i adwokatem w tych sprawach. To, kiedy w Kijowie powiedział to przedstawiciel rządu ukraińskiego, kiedy w Kijowie Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, premierzy Słowenii i Czech rozmawiają z prezydentem Zełenskim, to znaczy, że państwo ukraińskie działa, to znaczy, że władze mogą prowadzić normalną politykę międzynarodową. My możemy sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo dla państw na wschód od nas ma znaczenie to, że przyjeżdża ktoś, kto traktuje je jako partnerów mających ogromne znaczenie dla tych procesów politycznych, które w tej chwili się dzieją. Traktujemy ich poważnie i oni to widzą, że państwa Europy Środkowej, państwa członkowskie Unii Europejskiej i NATO, kraje bałtyckie, duże znaczenie mają relacje litewsko-gruzińskie i innych krajów z naszej części, tej wschodniej części NATO i Unii Europejskiej. To ma dla nich ogromne znaczenie, bo to daje im optymizm i nadzieję na to, że przystąpią wkrótce do tej rodziny. W tej rodzinie Polska czeka także na Gruzję, czekają narody Międzymorza, które stało się podmiotem na arenie międzynarodowej i Rosja usiłując je przygnieść znowu, tak jak w 2010 roku przegrywa. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Zostańcie państwo z Telewizją Republika.